Dzień dobry Państwu. Telewizja internetowa Niezależny Lublin. W programie Tydzień z Głowy witam Państwa Ryszard Chłobowicz, pani doktor Ewa Kurek. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Proszę Państwa, wczoraj obchodziliśmy 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Chyba jednego z najważniejszych powstań w dziejach polskiej historii. Powstania, które zakończyło się kompletną klęską, ale bez którego Polska byłaby pewnie inna. No i teraz rodzą się oczywiście różne opinie na temat, czy to powstanie, czy to przelanie polskiej krwi było sensowne. No i głos w tej dyskusji zabrał ostatnio pan były minister Sikorski, który skrytykował powstanie, jak to on napisał. Teraz jeśli Państwo pozwolicie, to Państwu tutaj fragment zacytuję. Otóż, mając 1700 sztuk broni, czy siłę ognia batalionu, AK wydała bitwę Wehrmachtowi. Wredny Stalin, przeciwko któremu akcja była politycznie skierowana, nam nie pomógł. Bitwę przegraliśmy kosztem 200 tysięcy ofiar i zburzeniem Warszawy. Psychoprawica uważa, że to przykład do naśladowania. Pani doktor, czy można prosić o komentarz tej sprawy? Nie wiem. Dzień dobry Państwu. Ja nie wiem, czy w ogóle warto takich ludzi jak pan Sikorski komentować. No, kimże on jest? No, czy on jest Polakiem? Czy on jest człowiekiem wykształconym? Czy on cokolwiek na marginesie historii to właśnie jeden z tych wylansowanych przez, no niestety PiS wylansował kilku misiów. Miś Kamiński, Sikorski i paru jeszcze innych i ten jak on, premier od tej Izabel. Ten człowiek powinien rzeczywiście, słusznie ktoś powiedział, że nawet nie wie, kiedy zamilczeć. No więc no, nie chcę się... Chyba Jacek Czarnecki. Nie chcę się nawet komentować takiego pół idioty. No i tyle. Co tu mówić? Powstanie warszawskie oczywiście można patrzeć na powstanie pod kątem czysto militarnym. I właściwie ja mogę powiedzieć tak, że dyskusje toczą się od zakończenia wojny. Natomiast ja nie spotkałam, a jestem z pokolenia, które miało do czynienia z powstańcami warszawskimi. Mój promotor świętej pamięci, profesor Jerzy Kłoczowski, stracił rękę prawą w batalionie Baszta, walczył na Mokotowie. Bartoszewski, który był powstańcem warszawskim, który za to srogo zapłacił wieloletnim więzieniem za czasów Stalina, który uważał się za szczęśliwca podwójnego, dlatego że zawsze mówił, że po pierwsze przeżyłem, po drugie walczył z Niemcami piórem, bo pracował w gazecie takiej, której mu w czasie powstania warszawskiego była wydawana, że jest szczęśliwym człowiekiem, że nie musiał zabić żadnego człowieka, więc do Niemców nie strzelał. Ale trzeba też to, co z tych opowieści, sanitariuszka Małgorzatka na przykład, którą ściągnęliśmy na kul bodajże w 73 roku, koleżanka profesora Kłoczowskiego, która była sanitariuszką i która opowiadała o powstaniu oczywiście rzeczy trudne i rzeczy śmieszne, jak ciągnęła z grubą sanitariuszką rannego żołnierza i ona chudziutka mała przelazła przez dziurę w płocie, a ta jej koleżanka sanitariuszka nie mogła się zmieścić i Niemcy po drugiej stronie ulicy się śmiali. To pokolenie, powtarzam, ja nie spotkałam, miałam i nauczycieli w liceum i w podstawówce. Nauczyciel śpiewu bez nogi, powstaniec warszawski, który uczył nas w czasach głębokiej komuny wszystkich piosenek z powstania warszawskiego. Nie spotkałam powstańca warszawskiego. Zbyszek Kruszewski, rektor Uniwersytetu Bel Paso, z którym przez wiele lat się przyjaźniłam, miał 16 lat, jak walczył w powstaniu. Nie spotkałam powstańca warszawskiego, który by powiedział, że to było bez sensu. Oczywiście straty były duże, ale nigdy wolności nie kupuje się bez strat.
Jednocześnie wszyscy oni mówili, że atmosfera w podziemiu, szczególnie w Warszawie, bo chłopaki z AK na przykład na Lubelszczyźnie bili się co róż z Niemcami, tak? A tu potyczka, a tu bitwa. A oni tam w Warszawie, ta młodzież po prostu siedziała, czekała na godzinę W. I nawet gdyby nikt nie ogłosił tej godziny W, to oni poszliby na Niemców. I to są słowa wszystkich partyzantów. Zostawmy to pokolenie w bohaterstwie i chwale. I naprawdę Sikorski niech zamilczy i jemu podobni. Drugi aspekt, na który ja jako historyk bardziej zwracam uwagę, to są właśnie powstania polskie, które z punktu widzenia Moskwy były zawsze barbarzyństwem, z punktu widzenia Niemców i tak dalej, i tak dalej. Ale gdyby nie te powstania w ciągu 123 lat niewoli, gdyby nie powstanie warszawskie, czego ja doświadczyłam osobiście, przecież to nas wychowali, nas, moje pokolenie, które w 80 roku wywalczyło wolność Polsce w szeregach Solidarności, oni nas wychowali powstańcy warszawscy, nas wychowali żołnierze AK, które to, co było zabronione, wpajali nam do głowy. Ja miałam to szczęście, że mój ojciec był AK-owcem, dlatego jako dziecko 5-6-letnie wiedziałam już, że była Armia Krajowa i co było grane. Gdyby nie było powstania warszawskiego, nie mielibyśmy tego etosu oporu, nie byłoby tego etosu walki, nawet jeśli nie liczy się na wygraną. I teraz gloryfikuje się powstańców żydowskich, którzy w 1943 roku, około 1000 Żydów, głównie Żydowski Związek Wojskowy, żadnych szans nie mieli. Oni szli na śmierć. Szli walczyć o godność. Warszawa też szła walczyć o godność. A bzdury, że Hitler zniszczył Warszawę za powstanie, nie, plany zniszczenia Paryża i Warszawy były w głowie Hitlera już wcześniej. Paryż nie został zniszczony, bo jeden z generałów niemieckich uległ szantażowi Francuzów, że jeśli nie wyda rozkazu o zburzeniu Paryża, to ocali głowę i tak się stało. W Warszawie było powstanie. Ta Warszawa już była zburzona, bo cała dzielnica getta była zrównana z ziemią. W centrum wiele kamienic. Także w ogóle rozważanie tego jest tak ordynarne i głupie, że dla mnie, dla historyka i dla obywatelki Polski, dla następnego pokolenia nie ma pytania. Chwała bohaterom i koniec. I cudownie, że od wielu, wielu lat coraz głośniej obchodzimy tę rocznicę i w Warszawie, i w całej Polsce, i tego się trzymajmy, a głupich nie sieją, sami się rodzą. Pan Sikorski już tu posłużę się słowami innego komunisty, Millera, Leszka Millera, który swego czasu powiedział, że człowieka poznaje się nie po tym, jak zaczyna, tylko jak kończy. No, zaczynał ten Sikorski jako minister spraw zagranicznych. Drżyjcie niebiosa, że był krótko i że odsunięto go od władzy, bo cóż on by w tej Polsce, co on by z tą Polską zrobił? A teraz znudzony po prostu siedzi w tym swoim gobelinie. Gdzieś tam robi z siebie szlachciura, a tak naprawdę to na każdym kroku wyłazi z niego ta walonkowa elita, jak ja to zawsze mówię, czyli elita po prostu motłochu sowiecko-polsko-żydowskiego, który w 1944 roku objął władzę. I ma takie, ci ludzie mają takie kalki myślone we głowie po prostu i już nic, jedynie śmierć ich wyzwoli z tych idiotyzmów. No warto też wrócić, bo poprzednio mówiliśmy właśnie o tym, że ta walonkowa elita, czyli Warszawka, saluny i te wszystkie inne wymyśliły, że będą karać Lubelszczyznę i Podkarpacie za to, że głosowała na prezydenta Andrzeja Dudę.
No to też właśnie związek taki ma Powstanie Warszawskie na przykład z tym, co się działo na Lubelszczyźnie. I obchodziliśmy w zeszłym tygodniu 40. rocznicę lipca 1980. Solidarność zaczęła się w Lublinie. I tu jaki sens był walki żołnierzy wyklętych? Jaki sens był Powstania Warszawskiego? A taki, proszę Państwa, na przykład, że na Lubelszczyźnie, twardym regionie, ostatni żołnierz Armii Krajowej został zamordowany przez komunistów w roku 1963. Solidarność w lipcu 80 roku zaczęła się w lipcu 80 roku w Lublinie. To tylko 17 lat. Młodszym ludziom uświadamiam, że to jest tak, jak gdyby w 2003 roku umarł jakiś najważniejszy bohater narodowy, a mamy rok 2020. To jest tylko 17 lat. Ci żołnierze AK, ci powstańcy warszawscy wychowali następne pokolenia, które podejmowały walkę aż do skutku w 80-89 roku. Gdyby nie było ich, gdyby oni, tak jak pani Kopacz w pewnym momencie będąc premierem, to mi mózg też stanął, będąc premierem na pytanie, co by było, gdyby to chyba wtedy na Ukrainie wojna wybuchła, co by było, gdyby wybuchła wojna, to ona, premier, powiedziała, że wzięłaby swojego dzieci i wnuka i zamknęła się w domu. No to panie, jak już się nazywa ten Sikorski, zamknijże się z tymi swoimi dziećmi w tym dworku w Chobielinie, szlachcicem i tak pan nigdy nie będziesz i siedź pan cicho i nie odzywaj się, nie kompromituj się, bo to brak słów, proszę państwa. No to wszystko jest poza tym śmieszne. A my zostańmy sobie sobą po prostu i bierzmy przykład z Lublina. Niezależny Lublin to też jest symbol, proszę państwa. Po czasach wojennych i powojennych, gdzie jeszcze trochę bibuła wychodziła, w Lublinie powstało pierwsze podziemne pismo spotkania w 1977 roku, do których ja przyłączyłam się później już w stanie wojennym. To był pierwszy podziemny powielacz sprowadzony, zresztą kupiony przez Piotrka Jeglińskiego w Paryżu i przewieziony przez ludzi z Teatru Mądzika, przywieziony do Lublina. W Lublinie zaczęły się strajki w lipcu 80 roku, a miesiąc później dopiero w Gdańsku. I teraz ta walonkowa elita będzie nas straszyć, nas, Lubelaków, choć się urodziłam w Kielcach, to czuję się absolutnie Lubelaczką, nas Lubelaków i Podkarpacie i jeszcze chyba też nie będzie kupować od naszych chłopów ziemniaków czy czegoś. A trójcie się tymi holenderskimi. Na zdrowie. Nie będziecie mieć zdrowia. Także, proszę Państwa, już kończąc sprawę, powtarzam raz jeszcze, no, nie zwracajmy uwagi, to znaczy zwracajmy uwagę, ale no, komentować i durniów jest bardzo trudno. Durniów i zdrajców, bo Sikorski to jest właśnie taki przykład walonkowej elity, która nie dość, że jest niedouczona, nie dość, że ma koszmarne ambicje po prostu, żonę, wobec której pewnie ma jakieś straszne kompleksy, bo ta Anna Applebaum, amerykańska Żydówka, ma jakiś dorobek jako dziennikarka i pisarka, a on co? No, gdzieś dorabia sobie życiorysy, mówi, że skończył Oxford, a okazuje się, że na tym Oxfordzie to zrobił licencjat. No cóż to jest ten Oxford? Na Oxfordzie, proszę Państwa, od wielu, wielu lat, co najmniej od 30, jeśli chodzi o filozofię na przykład, nie uczy się ani o świętym Augustynie, ani o starożytnej filozofii, tylko lewactwo weszło już i tylko mają Marksa i Lenina zakodowanego w głowie. I on się uważa za elitę. On się uważa za elitę, jest barbarzyńcą. Pamiętam jego wypowiedzi, bo on chciał Watahę, co on chciał z tą Watahą zrobić? PiSu, że chciał Watahę wystrzelać, dorżnąć Watahę.
No, jak możemy zwracać uwagę na słowa takiego debila? To najlepiej po prostu przemilczeć, bo on zyskuje tylko na tym jeszcze rozgłos, bo dla niego wychodzi z założenia, tak zresztą jak i ta walonkowa elita, piszą głupoty, pisze te, byleby było o mnie głośno. No to zakryjmy po prostu nazwisko pana Sikorskiego ciszą, nie rozsyłajmy go w internecie, niech on sobie po prostu w tym Chobielinie pisze do samego siebie i to jest chyba jedyny sposób na to, żeby bo niczego dożynać nie będziemy, bo nie mamy takich krwistych przecież zamiarów. No niech sobie głupek schodzi po tym świecie i 142 lata, no albo i więcej. Dziękuję pani Ewo za ten komentarz. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Oczywiście na koniec tradycyjny apel do państwa. Szczególnie miesiące letnie są dla nas trudne, jeśli chodzi o funkcjonowanie firmy, prowadzenie naszej telewizji. Państwa pomoc finansowa jest nam bardzo potrzebna. Wszystkich tych, którzy mogą nas wesprzeć, będziemy państwu bardzo wdzięczni. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych programach telewizji internetowej Niezależny Lublin. Do widzenia państwu, do widzenia pani doktor. Dziękuję państwu. Przyłączam się do prośby pana redaktora i do zobaczenia w czwartek wobec tego. Dziękuję bardzo.